Dorota i Paweł Nowak z Lublina. Jesteśmy małżeństwem od 8 lat. W domowym kościele jesteśmy od 4 lat. Uważamy przystąpienie do domowego kościoła za dobrą decyzję i na pewno byśmy podjęli drugi raz taką samą. Potwierdzam. Kiedyś słyszałem taką historię o ojcu Blachnickim, kiedy rozpoczynał swoją pracę kapłańską. Był taki bardzo uderzony tym, że na mszy jest 1000-1500 osób w kościele, a 15-20 osób przystępuje tylko do komunii. I chciał nazwać wspólnotą żywego kościoła. Ona nie dostała takiej nazwy, tylko została nazwana ruchem Światło-Życie. Ale to są słowa, które bardzo obrazują, że właśnie jesteśmy tacy przygnębieni, zamknięci w tym kościele. Często tacy nieśmiali, a właśnie piękne jest to, że żeby właśnie, jeżeli się jest w tej wspólnocie, to się jakoś tak dzieje, że czy są osoby bardziej śmiałe, czy mniej, to one zaczynają być żywe i zaczynają żyć tym kościołem i staje się to dla nich ważne i w łatwy sposób, nie wiadomo kiedy, można stać się częścią tego kościoła i to daje dużą radość. Rozmawiałam kiedyś z kolegą, który deklaruje się jako ateista i opowiadał mi, że tak jakby dał szansę Panu Bogu i poszedł do kościoła, co go tylko utwierdziło w tym, że to nie ma totalnie żadnego sensu, bo wszyscy są tam bardzo smutni. I rzeczywiście jest to podobne do tego, co Paweł wcześniej mówił. Czasem jesteśmy w tym kościele tacy nieobecni, a obecność we wspólnocie i życie zgodnie z tymi myślami, które też ksiądz Blachnicki nam zostawił, no daje takiego też dużego kopa, żeby być zaangażowanym, przeżywać tak świadomie swoją wiarę, duchowość i no i absolutnie wtedy takie bycie w kościele nie jest smutne. Spotykamy bardzo dużo małżeństw, rodzin, rodzi się wiele przyjaźni, ale też wracając do takiej właśnie mszy świętej, tego punktu wyjścia, to dla mnie niesamowitą wartością są nasze msze wspólnotowe, czy na rekolekcjach też jest to szczególny czas, kiedy naprawdę skupiamy się wszyscy przy ołtarzu, dla nas wszystkich jest to ważną wartością i ten czas jest wyjątkowy i to jest moim zdaniem naprawdę też piękne. Ale też podczas takiej codziennego funkcjonowania, czy w niedzielę w kościele, czy na osiedlu, jesteśmy mniej anonimowi, bo mamy okazję poznać inne małżeństwa, też inne dzieci, młodzież z ruchu Światło-Życie i właśnie to jest fajne, że przestajemy być anonimowi i zaczynamy się do siebie serdecznie uśmiechać, rozmawiać, a czasami robić wspólnie różne rzeczy. Czasami jest jakiś czyn w ruchu, czy się komuś pomoże w jakimś tam drobnej czy mniejszej rzeczy. Jakieś takie realne wyzwania, tak? Czy trzeba przewieźć pralkę albo coś innego. Jest to takie na pewno okazja do podzielenia się tym, co się ma, czy jest to wolny czas, czy chęć pomocy, ale to też jest właśnie radość przebywania z drugim człowiekiem, też czucia się potrzebnym, też to ma swój sens, swój taki wydźwięk. Dla mnie też dużą wartością jest jako obecność ogólnie we wspólnocie, kiedy spotykamy się z małżeństwami, które są na przeróżnych, nazwijmy to, etapach ich małżeństwa czy ich życia, bo i spotykamy młode małżeństwa, zaraz po ślubie, pełne entuzjazmu i takie zakochane w sobie jeszcze. I też te po 40 latach pełne entuzjazmu i miłości. Ale... Tak, i to jest właśnie bardzo budujące i no, dla mnie takie niesamowite, kiedy właśnie traktuję jako bliską mi osobę, która wiekiem mocno, powiedzmy, jest starsza ode mnie, ale dużą życzliwością się wzajemnie darzymy i możemy się wymienić swoimi doświadczeniami z taką czystą szczerością i właśnie tej płaszczyźnie takiego zaufania też w Bogu
i takiej też w dużej szczerości relacji, to są dla mnie naprawdę nieocenione takie rzeczy, z których ja po prostu czerpię bardzo, jako człowiek, jako matka, jako kobieta. I ten dystans między ludźmi jest dużo mniejszy, dużo łatwiej się otworzyć i szczerze porozmawiać na śmieszne i na poważne tematy. Taka rozmowa daje dużo satysfakcji. I też dla mnie jest piękne to, że mam okazję poznać i spojrzeć na małżeństwa, które są już starsze stażem. No, nasze 8 lat to już jest coś, ale to jeszcze nie jest 20 czy 30 lat. I to jest po prostu piękne, kiedy widzę, że te małżeństwa pięknie się rozwijają. Ci ludzie cieszą się swoją obecnością i no naprawdę aż promienieją, kiedy razem spędzają czas, czy razem podejmują jakąś inicjatywę. To jest po prostu piękne.